Witam serdecznie w kolejnym odcinku w Sedno Rynku, tym razem w nowym 2022 roku. Witam Ciebie, Jacku. Witam Cię, Marcinie. Witam serdecznie Was w naszej nowej serii w Sedno Rynku w roku 2022. Tak, będziemy zaczynać ten rok z rzeczą, którą myślę, że warto zaczynać w ogóle myślenie o działalności jakiejkolwiek, no bo od tego, co dzisiaj powiemy, zaczyna się wszystko. No właśnie, to jest tak naprawdę fundament tego, w jaki sposób reagujemy na docierające do nas impulsy, a z drugiej strony ci, którzy wiedzą o tym, jak reagujemy, to robią tak, żebyśmy reagowali, albo oni stawali się coraz bogatsi, coraz bardziej pełni władzy nad nami oraz coraz bardziej pełni przeświadczenia o swojej doskonałości. A więc dzisiaj pogadamy na temat piramidy potrzeb według Maslowa. Co ty na to, Marcinie? Bardzo ważny temat. Uważam, że generalnie od tego się powinno gdzieś tam wychodzić, analizując różne działalności, które się dzieją dookoła nas, bo dzięki temu też będziemy bardziej świadomi tego, co się dzieje. Piramida potrzeb to jest esencja psychologii naszych driverów, po angielskiemu mówiąc, temu, co robimy na świecie i robimy na co dzień, więc warto od tego naprawdę zacząć. Świat, który wam się wyłoni, jeżeli poświęcicie chwilę czasu z tego, co dzisiaj powiemy, świat, który się wyłoni z zadawania trzech pytań, które za chwilę usłyszycie, to jest świat, który pozwoli wam zachować pozycję obserwatora. A zachowanie pozycji obserwatora jest krytyczne w zarabianiu, dlatego że uwalniacie się wtedy od sterownika, jakim są emocje. To nie znaczy, że ich się pozbywacie, ale rozumiecie, dlaczego pewne algorytmy biochemiczne w postaci substancji chemicznych są produkowane w naszym organizmie. Wskutek tego odczuwamy pewnego rodzaju wrażenia. I to jest, wydaje mi się, tak jak Marcin wspomniał, krytyczne. No i pierwsze pytanie, jak gadamy o tym, piramida potrzeb, no to co to są potrzeby tak naprawdę? Tak, no i tutaj na tym pierwszym slajdzie wskazujesz, tak, że potrzeba, czyli pewien brak czegoś tak naprawdę, motywuje nas do tego, żeby poszukiwać tego, czego nam brakuje. No, każdy z nas odczuwa coś, czegoś, jakiś brak i ta piramida właśnie Maslowa, do której dojdziemy za chwilkę jeszcze, ona też to segreguje. Natomiast w pierwszej kolejności to mamy tą potrzebę, czyli ten odczuwamy brak czegoś. Tak, odczuwamy brak czegoś i teraz to brak czegoś jest ułożony w 5 poziomów. Niektórzy mówią, że powinno być ich 8. Niemniej no, na początek może nie ma sensu komplikować tego wszystkiego i skoncentrujmy się na braku czegoś, na tej potrzebie, co z jednej strony jest potrzebne do utrzymania nas przy życiu, umożliwienia nam rozwoju, utrzymania określonej roli społecznej, czy też zachowania pewnej równowagi psychicznej. Bo teraz jeżeli, popatrzcie, jest stan braku czegoś, to znaczy, że potrzebne jest wypełnienie tej pustki. To jest tak jak na przykład, dlaczego wieje wiatr? Wiatr wieje dlatego, że w jednym miejscu jest wysokie ciśnienie, a w drugim jest niskie ciśnienie. W związku z czym następuje przepływ potencjału od wysokiego ciśnienia do niskiego celem wypełnienia pewnej przejściowej luki, która potem stabilizuje się w postaci braku wiatru. I cały nasz świat, to wszystko, co robimy, te wszystkie zjawiska, którym ulegamy, nasze działania polegają tak naprawdę na wyrównywaniu potencjału. I gdyby na tym świecie potencjał był wyrównany, to wiecie, czasami myślę, że nic by się nie działo, bo nie byłoby motoru napędowego. I tak jak często wam mówiłem, że mamy tak zwaną dwoistość świata, więc wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie. I obserwator, który obserwuje przepływ w tym momencie ze wysokiego ciśnienia do niskiego ciśnienia, jest obserwatorem zachowującym pozycję neutralną do tego, co się dzieje. I teraz, jeżeli popatrzymy na kwestię, jak w ogóle się to pojawiło, to po pierwsze, mówimy dzisiaj o piramidzie potrzeb według Maslowa, ale tak naprawdę Maslow w roku 1943 zaczął się zastanawiać nad sytuacją tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują i w Psychological Review w 1943 roku napisał taki artykuł o hierarchii potrzeb w tym artykule pod tytułem Teoria motywacji człowieka.
Potem pracował nad tym jeszcze chwilę i wydał książkę, która to była przełomowa i pokazała te wszystkie jego przemyślenia. Niemniej tak naprawdę piramida powstała wskutek prac porządkujących, prowadzonych potem przez pana McGregora, który zobaczył szansę zastosowania tej piramidy potrzeb w dziedzinie zarządzania. Tak? Ale też McGregor nie stworzył jeszcze żadnej piramidy, dopiero ta piramida została opracowana przez psychologa Charlesa Dermida, McDermida, który w 1957 roku wymyślił strukturę zależności pomiędzy tymi wszystkimi poziomami, tak? I do dzisiaj przyjęło się to w formie takiego trójkąta, w którym mamy do czynienia z sytuacją taką, która jest przedstawiona tutaj na tym slajdzie, przepływu potrzeb, tak? Czyli brak potrzeba i co się dzieje, prawda, w jaki sposób ją zaspokajamy, prawda, że następuje poszukiwanie sposobów jej zaspokajania, wybór zachowania, który pozwala zaspokoić tę potrzebę, potem jest ocena stopnia zaspokojenia potrzeby, a potem określenie przyszłych potrzeb i poszukiwanie wyboru. I tutaj mamy właśnie te trzy kluczowe pytania, o których wspomniałem na początku. Pierwsze pytanie, co motywuje człowieka? Mhm. Drugie pytanie, dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania, by zaspokoić swoje potrzeby? I trzecie, jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu celów? To są trzy kluczowe pytania, które jeśli ktoś chce wpływać na nasze decyzje, a jesteśmy poddawani codziennie strumieniom informacji, które mają na celu wyzwalać u nas określone zachowania. Często powtarzam w czasie czy pracy indywidualnej, już w tej chwili nie pracuję indywidualnie, w czerwcu zakończyłem tą część mojej aktywności zawodowej, czy też w postaci jakichś wystąpień, szkoleń, to cały czas podaję jedną informację podstawową. Jeśli ktoś ci coś mówi, to po co to mówi? Czego od ciebie oczekuje? Jak buduje strukturę komunikatu, abyś zrealizował działanie takie, które przysporzy mu korzyści, czyli realizacji jego potrzeb? Jeśli ktoś pisze artykuł, to po co go pisze takiego, jakim go pisze? Na czyje zlecenie? Co powiedział naczelny redaktor, a co powiedział właściciel naczelnemu redaktorowi, dlaczego taka, a nie inna struktura informacji jest do ciebie kierowana i co od ciebie się oczekuje wskutek wejścia w ciebie, przez ciebie w posiadanie tej informacji, prawda? No, i to są czynniki takie, którymi steruje się nasze zachowania. Co ty na to, Marcin? No generalnie każdy komunikat, który jest skierowany w mniejszym lub większym stopniu realizuje założenia czy też cele osoby, która go komunikuje. Nawet można by było powiedzieć, że jakby zawsze jest tak, że komunikujesz coś, żeby jakiś, uzyskać jakiś cel. Czasami jest on dobry dla odbiorcy, czasami negatywny dla odbiorcy. No i właśnie, żeby moim zdaniem jakby to, o czym dzisiaj będziemy mówili, kluczowym jego celem jest to, abyśmy umieli filtrować, czy komunikat, który do nas jest skierowany, jest nam służy, czy nie. Po prostu, żebyśmy umieli to odczytywać. Dokładnie tak. I przede wszystkim zadam jedno pytanie. Kto z was myśli takimi kategoriami? Bo ten, kto myśli, to jest wygrany. A ten, kto w ten sposób jeszcze dotychczas nie posługiwał się sposobem swoim patrzenia na rzeczywistość, będzie wygrany. Maslow pisał, że człowiek to zwierzę, które żywi się pragnieniami i rzadko jedynie na krótkie okresy osiąga stan całkowitej satysfakcji. Mhm. I ten element metafory o tym wietrze, który wam podałem, to jest taki właśnie element, w którym człowiek cały czas jest w stanie braku satysfakcji i ten brak satysfakcji go motywuje do podejmowania różnych działań. I teraz dzisiejsze algorytmy sztucznej inteligencji w portalach społecznościowych, w wyszukiwarkach, wszystkim pokazuje cały czas jedną podstawową kwestię. Gdzie są wasze obszary braku satysfakcji? I teraz ten obszar braku satysfakcji jest wypełniany albo reklamą, albo określoną treścią, albo na przykład w przypadku tych portali społecznościowych tym, że podsuwa się określone dialogi, podsuwa się określone informacje po to, żeby element zaspokojenia satysfakcji powodował to, że dłużej pozostajecie i dłużej i zostawiacie więcej informacji na swój temat, co powoduje, że można będzie jeszcze lepszą, bardziej dopasowaną do was informację pozyskać o tym, jak wypełnić wasz brak satysfakcji, a tym samym jak wywołać u was określone myśli, które po
prowadzą was do określonych działań. Tutaj jest ważne to, żeby, bo zanim przejdziemy do piramidy Maslowa, no to ona tam kategoryzuje to na kilka poziomów. Natomiast można tak jakby bardzo ogólnie powiedzieć, że mamy takie potrzeby pierwotne, bardzo podstawowe i te takie wyższe, tak? I zauważcie, to jest fantastyczne, myślę, że każdy z was jest w stanie to zaobserwować od naprawdę, jakakolwiek reklama uruchomiona, 90 parę procent reklam będzie kierowanych do podstaw. Do potrzeb pierwotnych. Tych, które w małym, czyli mało osób tak naprawdę na Ziemi jest, ma w pełni zaspokojone wszystkie potrzeby pierwotne z jakiegoś powodu i tu właśnie kierowane są te reklamy. Więc mając świadomość tego, czym się kierujemy, podejmując jakieś akcje, próbując zaspokoić jakiś z poziomów naszych potrzeb pierwotnych, jesteśmy w stanie też świadomie reagować, tak? I po prostu zaspokajać się w sposób naturalny, a nie ulegać głupim reklamom, które kierują nas do podjęcia jakiejś aktywności, nazwijmy to konsumenckiej, lub właśnie, tak jak teraz powiedziałeś, na social media, spędzania na przykład godziny czasu na próbie nie wiem czego już pomału. No, zaraz dojdziemy do tego, na jak działają, na którym poziomie potrzeb działają social media. I teraz kwestia jest bardzo ważna, bo powiedziałeś, że działamy na poziomie podstaw pierwotnych. W większości tak, dlatego, większości... podstawy pierwotne są w większości przypadków. Tak, tak. Dlatego, że dlaczego? Dlatego, że wywodzimy się od naszych praprzodków, którzy byli wiecznie głodni. Wiecznie żyli w stanie zagrożenia. I to, zważywszy na prace, które zostały przeprowadzone na Harvard Medical School, pokazują, że emocje są dziedziczone przez DNA. A więc emocje naszych przodków, ten stan zagrożenia na poziomie tych potrzeb pierwotnych związanych z przetrwaniem, z przeżyciem, jest zakodowany w naszym DNA. I teraz wystarczy wrzucić tylko, tak jak kamyk w wodę, po prostu informacje i one są natychmiast aktywowane. Okay. Ostatnie dwa lata, które minęły, prawda, spędzone w pewnym określonym stanie napięcia emocjonalnego, to jest po prostu gra na harfie właśnie piramidy potrzeb Maslowa, ale szczególnie tych podstawowych, prymitywnych i włączanie ich za pomocą określonej struktury informacyjnej. Dlatego obserwując to wszystko, między innymi, co się dzieje, w jaki sposób dostarcza się informacje na temat jakości tej informacji, można dostrzec jedną podstawową kwestię. Jej zadaniem jest wywołanie tylko i wyłącznie określonego napięcia emocjonalnego, które ma prowadzić do określonego typu działań. I teraz zobaczmy tą piramidę potrzeb Maslowa, żeby tutaj nie też już w końcu powiedzieć o tym, jak to te pięć poziomów wygląda. Na samym dole mamy potrzeby fizjologiczne, później mamy potrzeby bezpieczeństwa, później potrzeby przynależności, potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeby samorealizacji. No i myślę, że warto by było dwa słowa może Jacku powiedzieć o każdym z tych poziomów. Na każdym z, mamy kilka slajdów, na których tam będziecie też mogli sobie poczytać. Potem oczywiście też możecie wejść do internetu, znaleźć dużo materiałów na ten temat, bo z punktu widzenia inwestora jest bardzo ważne zrozumienie, między innymi szansy danej spółki, czy danego surowca, czy waluty, na to, w jaki sposób komunikaty medialne, które płyną na ten temat, mogą wpłynąć na jej wzrost lub spadek. I to jest bardzo ważne, kluczowe tak naprawdę. I teraz jak patrzymy na tą piramidę potrzeb, pokazałeś te pięć poziomów, ale co jest bardzo ważne? I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Po pierwsze, według tej teorii, która jest atakowana też bardzo mocno, żeby było jasne. Dlaczego? Dlatego jest atakowana, żeby podważyć jej wiarygodność. Bo jak się podważy wiarygodność, no to wtedy będzie trudniej znowu zrozumieć rzeczywistość, w której funkcjonujemy. A więc mówi się tak, że według Maslowa, że możemy zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa dopiero wtedy, kiedy mamy zaspokojone potrzeby fizjologiczne. Czyli każdy wyższy poziom potrzeb może być zaspokojony wtedy, kiedy mamy zaspokojony poziom niższy, prawda? Tak. Czyli jeżeli zaspokoimy potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, to wtedy możemy zaspokajać potrzebę przynależności. A jeżeli mamy to zaspokojone, to potem potrzebę szacunku i uznania. A jeżeli mamy to zaspokojone, to możemy sobie zaspokajać potrzebę samorealizacji. Jeśli mamy niezaspokojoną potrzebę fizjologiczną, na przykład jesteśmy cały czas głodni, no to całe nasze zasoby organizm kierunkuje na co? Na to, żeby przetrwać. No i tu już nie ma miejsca na to,
żeby przeznaczać czas na potrzebę samorealizacji, w ogóle myśleć o samorealizacji. Nie wiem, czy ktoś z was był kiedykolwiek tak naprawdę głodny i obserwował, w jaki sposób myśli koncentrują się tylko wokół jednej kwestii. Jak znaleźć jedzenie? Albo jak znaleźć picie? Bo ale, to jest akurat ale, ważniejsze, tak? Ale myślę, że warto, wejdę ci w słowa, ale warto tutaj jedną rzecz powiedzieć, bo pamiętajmy, że tu nie mówimy o faktycznie fizycznych potrzebach, które mamy, tylko na naszych odczuciach odnośnie tych potrzeb, tak? Czy czujemy, że jesteśmy głodni, a nie, że faktycznie jesteśmy głodni, tak? Bo pewnie bez jedzenia jesteśmy w stanie wytrwać trochę dłużej, więc niż faktycznie musielibyśmy co chwilę to ciasteczko sobie gdzieś tam dojadać, tak? Bo to jest o tyle istotne, że nam się często wydaje, że my mamy jakieś potrzeby, żeby któreś można by było zaspokoić, a jednak praca z własnym umysłem też pozwala, żeby ograniczyć takie odczucia. Ale... Oczywiście, Marcin, masz rację, ale i tu używam celowo tego słowa, ale wpadnę z tobą polemikę w tym miejscu. Słuchaj, zrób wydech i spróbuj zająć się swoimi potrzebami samorealizacji, bez wdechu. No jest tak. Będziesz miał szybki test, będziesz miał szybki test zaspokajania potrzeb fizjologicznych, bo element potrzeby oddychania, potrzeby picia, potrzeby jedzenia, to są kluczowe elementy spania, prawda? Są kluczowe elementy, zresztą kluczowe elementy stosowane w torturach, których po prostu pozbawianie ludzi tego typu elementami prowadziło do czego? Do przymusu podjęcia określonego działania, czyli uruchomienia strumienia informacji oczekiwanych przez przesłuchujących. Nawet jeśli były nieprawdziwe, tak? Okay? Szczególnie w średniowieczu, tak? A więc ten element możecie sobie bardzo szybko przetestować i zobaczycie, o czym myślicie, no jak zaczyna wam brakować powietrza, bo wzięliście wydech i nie bierzecie wdechu, no to szukacie możliwości w tym momencie nabrania tego powietrza, a nie będziecie myśleli o potrzebie szacunku i uznania, czy samorealizacji, czy przynależności, tak? Tylko będziecie myśleć o przetrwaniu. Tak, to jest prawda i tutaj kończąc polemikę, bo ona będzie dość krótka tym razem. Generalnie ja się z tobą zgadzam jak najbardziej, bo to jest wywoływanie jakby tak pierwotnych, bardzo silnych potrzeb. To jest bezdyskusyjne i nie jesteśmy w stanie zrobić innych rzeczy. No może przez sekundę, dwie, kilkanaście sekund możemy się gdzieś tam jeszcze spróbować skupić. Podobnie z ekspozycją na bardzo duże zimno, tak? To dopiero jakieś praktyki pozwalają nam przez jakiś czas dalej trzeźwo, nazwijmy to, myśleć, a po chwili i tak walczymy o przetrwanie. Więc z tym się zgadzam, ale no... Też się chyba zgodzisz ze mną, że podjadanie ciasteczka co godzinę nie jest wymogiem koniecznym do przetrwania, a w głowie mamy taką gdzieś tam, czasami oczywiście, nie każdy, potrzebę. Oczywiście, jak najbardziej. Zgadzam się z tobą w pełni. Wbudowywujemy sobie pewnego rodzaju potrzebę, właśnie, która na poziomie podświadomym mówi tak, że jak nie zjesz tego ciasteczka raz na godzinę, to coś się zdarzy. Prawda? Tak. I tutaj myślę, że tak jakby podsumowując, bądźcie świadomi, jakie sami nawyki sobie tworzycie, tak? No bo później jakby firmy mogą uderzać w wasze nawyki, które są jakby dla was szkodliwe po prostu. Firmy, politycy, tak. Różnego rodzaju manipulatorzy, influencerzy, o których ciągle powtarzam, prawda? Jak popatrzycie w tym momencie po tym naszym dzisiejszym programie, to popatrzcie sobie na influencerów i zobaczcie w tym momencie, jakie struny uderzają, adresując do was określone komunikaty. Są zazwyczaj dobrze przemyślane struktury informacyjne, mające na celu wywołać u was określone reakcje. Tak, w tych przekazach zazwyczaj jest mało treści, za to dużo emocji, po to, żebyście albo dawali swoją oglądalność, dzięki której oni mają reklamki, z których czerpią dochody, albo kupowali ich produkty, no tak to mniej więcej działa. No jasne, to jest też zrozumiałe. I teraz jedna rzecz bardzo ważna, tak jak teoria ogólna mówi, prawda, że jak mamy zaspokojone potrzeby niższego rzędu, możemy zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, to ja tutaj dodaję do tego, i to jest bardzo ważna kwestia, że jesteśmy w stanie oddać potrzeby wyższego rzędu w zamian za ofertę zaspokojenia potrzeb niższego rzędu. Co to znaczy? To znaczy, że oddajemy na przykład naszą wolność osobistą w zamian za pseudobezpieczeństwo, za ofertę bezpieczeństwa, za pewnego rodzaju wizję bezpieczeństwa, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Przykład
prawda, Ukraina w 1994 roku pozbyła się swojej broni jądrowej, swoich rakiet z głowicami jądrowymi w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, która dzisiaj ile jest warta? Nic. A więc za pseudobezpieczeństwo, prawda, oddali w tym momencie swoją wolność w zamian za ofertę różnego rodzaju jeszcze innych dodatkowych ofert zaspokajających potrzeby fizjologiczne, ale także za potrzebę, ten element pseudobezpieczeństwa powodował, że dostawali pewien taki mit przynależności do wielkiej społeczności europejskiej, w której Ukraina będzie obdarzana szacunkiem i uznaniem, w której obywatele będą mogli w pełni realizować swoje potrzeby. Widzicie to? Czy inaczej mówiąc, oddajemy pewną, na przykład pewny szacunek, tak? Ludzie będą nas szanowali, jeżeli zrobimy A, ale oddajemy ten szacunek pewny, bo wolimy niepewne B, czyli na przykład to, że ktoś mi powie, że mnie będzie chronił. Popatrz, jesteś w tłumie, w grupie ludzi, tak? Mhm. I chcesz zachować się inaczej niż oni. Mhm. Grupa darzy cię szacunkiem, uznaniem, ale w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że ta grupa porusza się w złym kierunku. I ty chciałbyś się realizować zupełnie czymś innym. Przychodzisz do nich i mówisz, że oni patrzą na ciebie, a co ty nam takie głupoty gadasz? Mhm. I teraz masz do wyboru dwie opcje. Albo pójdziesz drogą samorealizacji, okej? Okay? Mhm. Albo uznasz, że okej, okay, to ja może nie pójdę w tą stronę, bo tutaj cieszę się szacunkiem i uznaniem. Okej. Okay. Ten element szacunku i uznania szczególnie jest widoczny w tym momencie, kiedy ktoś dzisiaj by się wychylił z jakąś informacją, ktoś uznany, znany, tak jak wynalazca, ten, który wynalazł mRNA, który wychylił się, prawda, w ramach mówienia swojego poglądu, no i coś został wyłączony na Twitterze. Mhm. Czyli niejako próbuje się go, czyli on zaryzykował swoim szacunkiem i uznaniem celem przedstawienia swojej prawdy, swojej prawdy, tak, swojego poglądu, ale ten pogląd wyłącza go z pewnej grupy, w której był obdarzony szacunkiem i uznaniem i jest uznany za oszołoma, wyłączony. Mhm. Dziękujemy. Okej. Okay. Prawda? Czujesz? Mhm. No tak, to jest duże zawsze wyzwanie później podejmować takie decyzje też, no? Jest. W związku z czym przejedźmy przez te wszystkie pięć poziomów. Jakbyś był tak dobry wyświetlić slajd. Tak, potrzeby fizjologiczne. Potrzeby fizjologiczne, to no, zaczęliśmy na ten temat mówić, prawda? Mhm. A więc powietrze, woda, jedzenie, ale także odzież, schronienie, element snu. To są takie główne kwestie, które są w obszarze tych potrzeb fizjologicznych. No one są związane właśnie z tymi, w pewnym sensie, z tymi potrzebami pierwotnymi, czyli tym, czym zajmowali się nasi przodkowie do mniej więcej 50 tysięcy lat do tyłu, bo 50 tysięcy lat do tyłu nastąpiła jakaś taka dziwna sytuacja, w której uzyskaliśmy, zgodnie z badaniami naukowymi, zdolność komunikacji poprzez mutację pewnego genu, tak, i zaczęliśmy się komunikować i nagle wszystko ruszyło do przodu, tak. 200 tysięcy lat temu z dwóch chromosomów zrobił się jeden, chromosom drugi najbardziej rozbudowany, dzięki któremu mamy dużą główkę, prawda? A 50 tysięcy lat temu nastąpiła mutacja, dzięki której zaczęliśmy się skutecznie komunikować, tak? I w tym momencie zaczęliśmy inaczej zaspokajać nasze potrzeby wody, jedzenia, odzieży i schronienia poprzez sposób zorganizowany, grupowy, budujący podstawy naszej cywilizacji takiej, jaką znamy, tak? Okay. No i ta potrzeba fizjologiczna jako fundament jest potrzebą najważniejszą. Mhm. A myślisz, że może się coś zmieniać w tych potrzebach fizjologicznych, że na przykład za ileś tam lat będziemy potrzebowali jakąś inną jeszcze potrzebę fizjologiczną, nie wiem, co to by mogło być. Bo one są jakby, wydają się niezmienne od naprawdę bardzo długiego czasu, nie? Wiesz co, to jest dobre pytanie. W obszarze potrzeb fizjologicznych tym elementem pewnego rodzaju nowości, które mogą przyjść, to potrzeba sprzęgnięcia z maszyną celem uzyskania większych możliwości, większej wydajności. Mhm. Więc ten element wrobienia sobie implanta, rozszerzenia swoich możliwości na niskim poziomie związane z przetrwaniem mogą zdarzyć się wtedy, kiedy przetrwanie będzie od tego uzależnione. Okej, okay. No słusznie. Prawda? Mhm. A więc popatrz na to, że potrzeby fizjologiczne mogą być rozwijane o wszystko, co jest związane z tym,
abyś przetrwał jako jednostka fizyczna. Aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje w tej chwili w obszarze metaversu i oglądając te różne rzeczy, które się w tej przestrzeni dzieją, no niestety wystawiam taką hipotezę, że być może będziemy mieli sytuację taką, iż w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zostaniemy przesunięci jako cywilizacja do symulacji komputerowej i będziemy żyli w świecie 3D, w świecie wirtualnej rzeczywistości. No i wygląda na to, że to raczej w tą stronę pójdziemy, co będzie naturalnym rozwinięciem artykułu naukowego z roku 2003 pod tytułem Dual Living Simulation, gdzie tam były trzy równoważne hipotezy dotyczące przyszłości człowieka. Jedna z nich była taka, że gatunek ludzki może przetrwać do ery posthuman w momencie, kiedy przeniesie się do symulacji. No i pytanie, czy żyjemy w tej symulacji, czy też dopiero ją stworzymy, prawda? Więc ten element potrzeb fizjologicznych może się zmieniać, przy czym nawet w Matrixie, w filmie Matrix w tym momencie, element funkcjonowania tego sztucznego świata był oparty o zakodowane potrzeby fizjologiczne jednostek, które do tej symulacji neurofizjologicznej były podłączone, tak? A dlaczego to zapytałem? Zapytałem o to dlatego, że jak mamy firmy, przedsiębiorstwa, to zazwyczaj największa konkurencja jest tam, gdzie są największe oczywiście zasoby potencjalnych klientów, czyli w tych potrzebach fizjologicznych. Tam jest największa konkurencja, ale też największy rynek zbytu. Jeżeli ma się zmienić potrzeba fizjologiczna, pojawić się nowa, no to wtedy jakby firma, która dostarcza takie nowe, potencjalne rozwiązania, no jest monopolistą w pewnym momencie, a dopiero później zacznie mieć konkurencję, kiedy najpierw ma bardzo dużą przewagę konkurencyjną. Więc patrzenie na to w taki sposób i patrzenie przez cały pryzmat piramidy, tak? Czyli ja mówię teraz o potrzebach fizjologicznych, ale mamy także potrzeby bezpieczeństwa, co zresztą pandemia pięknie pokazała, do czego teraz nawiążemy. Że, to będzie za chwilę. Tak, że tutaj jak się pojawiają przedmioty, firmy, usługi, które zaspokajają nową potrzebę, jak najniższą w piramidzie, no to sukces jest praktycznie gwarantowany. No i docierasz właśnie do bardzo ważnej kwestii, jako że to jest program dla inwestorów, no to trwa cały czas walka o przejęcie kontroli w obszarze potrzeb fizjologicznych. Budowanie tych wielkich konglomeratów kontrolujących produkty żywnościowe, czyli rynek produktów żywnościowych, jest właśnie walką o to, że to jest gwarantowany rynek, na którym zarabia się krociowe pieniądze. I teraz druga kwestia jest taka, co na tym rynku się dzieje. No próbuje się w tej chwili wprowadzić nowe technologie, eko, żeby było jasne, które wyprą z rynku innych konkurentów i będzie można zaspokajać potrzeby fizjologiczne, na przykład w zamkniętych cyklach produkcyjnych, gdzie w jednym końcu fabryki będzie produkowało się substancje w sposób chemiczny, czyli powiedzmy białko, tłuszcz i węglowodany, następnie będzie łączyło się je w różny sposób za pomocą reakcji chemicznych, dodając do tego określone czynniki smakowe, na końcu wyjdzie pięknie opakowane jedzenie. Bo popatrzcie, widziałem kiedyś taki filmik pokazujący, jak w ciągu 30 lat zmienił się system żywienia w Wielkiej Brytanii. Tak? Jak 30 lat temu żywność była kupowana w postaci półproduktów, które następnie były przetwarzane przez osobę w domu i były robione z tego potrawy. Dzisiaj kupujemy potrawy przygotowane w sklepie. Ja zwróciłem uwagę właśnie w roku 2020 na przykład, raz na jakiś czas bywam w sklepie, uwielbiam to robić, żeby przyglądać się, co się pozmieniało. I nagle dostrzegłem taki bardzo ważny moment, to był kwiecień, maj 2020 roku, jak wyparowała bardzo duża ilość półproduktów i w to miejsce weszły nowe, gotowe towary do kupienia i szybkiego przygotowania. Tak? Element potrzeb fizjologicznych to jest element na przykład firm pyszne.pl czy tych paru innych, które rozwożą jedzenia, bo one zaspokajają potrzebę fizjologiczną, przywieziemy ci już o niczym nie myśl, prawda? I na przykład w tej chwili pracuję nad modelem biznesowym bardzo ciekawego projektu, to już będzie czwarty rok jak nad nim pracuję, więc czas najwyższy, aby się ujawnił gdzieś na rynku, ale między innymi w tej chwili rozwijam właśnie o pewne kategorie usług związane z potrzebami fizjologicznymi, prawda? Więc to jest takie dość bardzo ciekawe, jeżeli się na to popatrzy, na ten cały rynek i zachęcam was do tego, żebyście sobie spokojnie usiedli, prawda, po tym, co słyszycie ode mnie, od Marcina i popatrzyli tak, jak właśnie wam pokazuje na tą rzeczywistość, co zaspokaja nam potrzeby fizjologiczne, w jaki sposób, prawda? Kupno mieszkanie zaspokaja potrzebę fizjologiczną pod tytułem schronienie. No i tutaj następuje też modyfikacja modelu biznesowego, schronienie,
Dlaczego? Dlatego, że w niedługim czasie nie będą ludzie kupowali mieszkań. Te fundusze inwestycyjne, które wchodzą na rynek, wykupując w Polsce, poza Polską, w Stanach, ogromną ilość apartamentów, nieruchomości, będą tworzyły nowy model biznesowy, nową ofertę schronienia w myśl pewnego rodzaju narracji. Ty nie potrzebujesz niczego kupować. My ci damy dokładnie to, co potrzebujesz. Prawda? Okay? Tak samo jak z samochodem. Ty nie musisz kupować samochodu. Tak. My ci damy taki samochód, jak potrzebujesz. No pewnego rodzaju paranoja i bzdura zahaczająca mi komuną i socjalizmem, wydana w nowej wersji technologicznej. Ktoś doszedł do wniosku, że można zarządzać społeczeństwem w sposób już w pełni przejmując nad nim kontrolę, w takim modelu właśnie komunistyczno-socjalistycznym, prawda? Dzięki temu, że mamy zaawansowaną technologię. No, na razie wygląda, że to pomysł jest dobry. Pytanie, gdzie jest sofizma, czyli błąd logiczny, który w tym wszystkim jest ukryty. Ale kwestia jest taka, że dzisiaj dużo więcej wiemy o tym, co mamy między uszami, jak to działa. I ta krzywa rośnie w tej chwili w sposób, można powiedzieć, paraboliczny. Ta ilość wiedzy po prostu przyspiesza i największe pieniądze, które dzisiaj są inwestowane w Stanach, w startupy, są inwestowane w co? W poznanie funkcjonowania ludzkiego mózgu i podłączenia go do maszyny, do sztucznej inteligencji, zastąpienia tych funkcjonalności i wpływania na te funkcjonalności, tak? Więc tu wojna w obszarze potrzeb fizjologicznych toczy się na potężnym poziomie. Dlaczego? Że, bo ten, kto przejmie kontrolę nad potrzebami fizjologicznymi, przejmie kontrolę nad zachowaniami, a jak przejmie kontrolę nad zachowaniami, no to przejmuje kontrolę nad społeczeństwem. I podam wam tutaj przykład taki też bardzo ważny. Oglądając programy telewizyjne, bo są takie momenty, kiedy to oglądam, jak gdzieś jadę, prawda, i telewizor jest, którego nie mam w domu. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, a także zgrozie w pewnym sensie, oglądam ci ja program, jak dzieci, takie 3-4-latki w przedszkolu, mówią o ekologii. O. I one mówią o ekologii i operują pewnego rodzaju sloganami. A ja mówię, wow, ciekawe, bo przecież w okresie 0 do 6, w tym okresie, dzieci są programowane w sposób taki, że one nie mają rozwiniętej zdolności krytycznego myślenia i przyjmują wszystko, co im się włoży do głowy, jako fakt, potrzebę. I teraz programowanie dzieci w przedszkolu 3 do 6, a wcześniej jeszcze w żłobku, jak ktoś oddaje, to jest element zastąpienia w tym momencie funkcji rodziny, budowania pewnego zdrowego patrzenia na rzeczywistość, która jest osadzona w tradycji pokoleń danej rodziny, jest zastępowana programowaniem na poziomie przedszkola pod tytułem jesteśmy eko. I ten element eko doprowadzi do tego, że w kolejnych 30 latach, czyli oni będą mieli za powiedzmy 30 lat, właśnie wejdą w tą sferę największego znaczenia swojego dla społeczeństwa, tych możliwości, potrzeby realizacji różnych swoich potrzeb. No i wtedy hasło eko może doprowadzić do czego? Do tego, co często mówię, do eutanazji ekologicznej. Bo jakżeż łatwo będzie w tym momencie zbudować społeczeństwo, w którym pewnego rodzaju paradygmatem będzie to, że żyjemy do określonego okresu życia, bo jesteśmy produktywni, a potem już jesteśmy nieproduktywni, zużywamy zasoby, niczego nie produkując. Odwołuję was w tym momencie do hasła pod tytułem eutanazja ekologiczna. Jak wpiszecie, to dostaniecie w internecie ciekawe informacje, bo to, co mówię, to nie są bajki, a obserwując to, w jaki sposób następuje teraz proces programowania społeczeństwa, tak jak szedłem 2 dni temu do sklepu i widzę, że wszystko jest eko, może nie wszystko, ale tak, na każdym opakowaniu jest eko, nie? Eko i 30% drożej, nie? Tak. No, wiesz, no biznes musi się kręcić, ale znaczy ważne jeszcze, żeby były eko. Bo jasne, nie? Najgorsze jest to, jak są jakieś tam produkty bio czy eko, a tak naprawdę tam nic się nie różni od tego, który jest obok nie eko i nie bio, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej to już jest w tym kierunku. Ale to, co ty powiedziałeś, to jest chyba trochę budowanie znowu, jakby jak spojrzymy sobie na kolejny etap piramidy, czyli potrzeby bezpieczeństwa, no to ja sobie wyobrażam taki model, ty poszedłeś jeszcze dalej, tak, że będzie eutanazja ekologiczna. Przerażająca. To nie mój pomysł. Wiem, ale chodzi o to, że idziesz dalej, że jakby ten ciąg przyczynowo-skutkowy, tak? Dzieci już teraz tak mówią o eko, więc to dostatecznie będzie akceptowalne. A ja mówię o czymś trochę wcześniej, w przeciągu kolejnych kilku lat nawet. Potrzeba bezpieczeństwa. No, my się zaczynamy coraz mniej czuć bezpiecznie na planecie, w której widzimy smog, w którym widzimy inne rzeczy.
w których odczuwamy ten element zagrożenia, który my stosujemy, my powodujemy względem planety, tak, że zanieczyszczamy planetę, ale jednocześnie, że planeta w nas uderza. No i jakby działalność ta ekologiczna, te posiłki eko i te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, to za niedługo będzie potrzeba pierwszej, może nie pierwszej, nie fizjologiczna, bo jakby nie będzie nas stać, to kupimy byle jakie jedzenie, ale potrzeba bezpieczeństwa, żeby zapewnić sobie zdrowie. Dobrze zdefiniowany produkt, a także dobrze zdefiniowany komunikat zawiera kilka warstw potrzeb. Okej. Prawda? Więc jedna rzecz to jest pewnego rodzaju struktura pozioma, a druga to jest element struktury pionowej. I gdybyśmy wzięli jakiś komunikat, to dzisiaj mamy kwestię polegającą na tym, że opowiadamy o tej piramidzie potrzeb. Niemniej w pewnym sensie będzie to Marcinie no, kanwa naszych dalszych programów. I będziemy wracać do tej piramidy Maslowa, rozmawiając o tym, co się dzieje na rynkach, tak? Więc dzisiaj tam na samym końcu, mam coś przygotowanego odnośnie tego, jak właśnie te elementy bezpieczeństwa i fizjologii są realizowane i w jaką stronę to podąża w jednym z segmentów rynku. Okej, ale bardzo ważna rzecz, którą tutaj docieramy w obszarze potrzeby bezpieczeństwa i na tym slajdzie o zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa, to jak widzicie, to jest czerwono napisane wolność od strachu. Tak. Wolność od strachu. Mhm. Czyli element bardzo ważny, tak, że na poziomie potrzeb fizjologicznych działamy w sposób instynktowny. To jest tak, jak mówiłem o tym, prawda, że wypuśćcie powietrze i pozostańcie na bezdechu. I co zadziała w tym momencie? Czy zadziała strach? Nie, zadziała instynkt. A więc elementy potrzeb fizjologicznych to jest obszar instynktu. Jeżeli macie potrzebę snu, to idziecie spać, ale nie boicie się, że w tym momencie, no nie boicie się czegoś takiego, że okej, co może być związane, że nie mogę zasnąć, prawda? No to już jest potrzeba bezpieczeństwa, bo czujesz potrzebę zrealizowania snu, ale nie możesz zasnąć, to czujesz się zagrożony tym, że nie możesz zrealizować swojej potrzeby fizjologicznej, czyli jesteś w obszarze bezpieczeństwa. Ale, że tak powiem, zaśnięcie to jest switch off, czyli działanie instynktowne, prawda? Tak. Czyli w pewnym momencie po prostu zaśniesz pomimo niebezpieczeństwa. Jeżeli bierzesz ciasteczko co godzinę, to nie jest element strachu, tylko działania instynktownego, programu, zaspokojenia potrzeby fizjologicznej. A potrzeba bezpieczeństwa, no to jest potrzeba tak naprawdę ucieczki od strachu. Nie? Zgadzać. Tak, jak najbardziej. I teraz popatrz, wróćmy do średniowiecza, XIV wiek, 100 tysięcy zamków rycerskich w Europie, które zostały wbudowane dzięki czemu? No dzięki temu, że grano w tym momencie na potrzebie bezpieczeństwa chłopa i taki rycerz mówił, słuchaj, ja ci zapewnię bezpieczeństwo, dzięki czemu będziesz mógł realizować swoje potrzeby fizjologiczne w zamian za to, że co dziesiąty snopek jest mój. Nie? Okay. Zgadza się. Kościół, ja ci zapewnię bezpieczeństwo, że tam pójdziesz do nieba, prawda? Okej, okay. Będziesz w raju tam, etc. I pod warunkiem, że będziesz do mnie przychodził, ale że będziesz przychodził i będziemy odprawiać te różnego rodzaju rytuały, no to ja potrzebuję przetrwać, co dziesiąty snopek jest mój. I w ten sposób dziesięcina szła dla plebana i dziesięcina szła dla rycerza. 80% zostawało, co i tak w porównaniu w tym momencie do podatków, które dzisiaj mamy, no to byli dobrzy panowie, nie? No właśnie do tego zmierzałem, że teraz wystarczy zerknąć za okno i powiedzieć sobie, no to teraz taką dziesięcinę płacimy na ubezpieczenie zdrowotne, czy na składkę zdrowotną, na drogi, na wszystko po chwilę i za chwilę zostanie nas tych 100%, zostanie nam 10% na to, żeby cokolwiek mieć. Ale to już inny temat. Mówiliśmy o tym zresztą Nowym Ładzie niedawno, więc zachęcamy do obejrzenia historycznych nagrań. Ale tak, tutaj wracamy jakby do piramidy i mamy... Ale dobrze, ale teraz wrócimy do potrzeby społeczeństwa, bezpieczeństwo społeczne i socjalne. No. Ład podatkowy, tak? Nie używamy słowa nowy, bo on się źle kojarzy, nie? Okej, okay, tak jak to było na początku, jak zaczęli mówić, to tak, miał być nowy ład polski, tak? Nowy ład podatkowy i ten nowy wysunęli, bo taki jest nie okej. Okay. No to o co chodzi? No, element wdrażania w tym momencie programu polegającego na tym, że jednym się zabiera, a drugim się daje, no to tak, zabiera się tej mniejszości, ale daje się tej większości.
No bo każdy ma jeden głos w wyborach, więc jak się zabierze mniejszy, tej mniejszości, która ma, i da się tej większości, która teoretycznie nie ma, ale inflacja i tak za chwilę to zje, co im da, no to dzięki temu realizuje się, gwarantuje się im zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, tak? No tak. Tyle. Proste, tak? No, tak do tego to zmierza. Tak to gra. I teraz element znowu właśnie polega na tym, że tak jak opowiadałem historyjkę ze średniowiecza, tak? Za potrzebę bezpieczeństwa oddasz część swoich potrzeb fizjologicznych. Czyli oddasz ten snopek w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Podzielisz się. Ale tylko i to jest wtedy... ten element, który mówiłem, że tak jak Maslow mówił, prawda, że nie można zrealizować wyższego poziomu bez zaspokojenia niższego, to jesteś w stanie oddać potrzeby niższego rzędu w zamian za otrzymanie potrzeby wyższego rzędu. Ale tylko wtedy, kiedy masz wystarczająco dużo. Bo nie możesz zrobić czegoś takiego, że oddasz bezpieczeństwo. W sensie, że masz, że kupujesz bezpieczeństwo, jeżeli brakuje ci jedzenia. W sensie takiego, jest, że... Jest pewnego rodzaju no granica. Właśnie. Tak, tak. I teraz element wyznaczenia tej granicy jest kluczem do sukcesu zarządzania tłumem. Okej. Okay. Rozumienie relacji, tak? Mhm. A algorytmy sztucznej inteligencji w tej chwili to fantastycznie wyznaczają i wiadomo, jak ustawiać te kwestie, tak jak jest z inflacją, prawda, że inflacja jest zarządzana algorytmami sztucznej inteligencji, dzięki temu, że wygląda tak, jak wygląda, prawda, i na przykład nie jest chaotycznie prowadzona, tylko mamy punktowo, drożeje to, potem to, w związku z czym średnia wartość pozostaje cały czas tak samo, tylko że w pewnym momencie patrzymy, wow, ale wszystko nam podrożało o 30%, ale przecież inflacja jest 5, no jak to się zdarzyło? No bo jest zarządzanie portfelem. Wypadkową. Okay? Zgadza się. Co, przechodzimy do przynależności? Bo... No to przejdźmy do przynależności, tak? Mamy przynależność. No i teraz, no cóż, no człowiek jest zwierzęciem stadnym, nie? Więc ma potrzebę przynależności do jakiejś grupy. Prawda? Budujemy tą relację i sukces naszej cywilizacji polega na tym, że przynależyliśmy do jakiejś grupy. No i teraz, co się dzieje dzisiaj? Prawda? Bo to jest bardzo ważne, tak? Że element przynależności i formuła przynależności zmienia się. Dlaczego? Bo nie musisz fizycznie przynależeć do jakiejś grupy, tylko dzięki portalom społecznościowym możesz przynależeć do jakiejś wirtualnej grupy, w której jesteś zaakceptowany, co do której masz świadomość, że przynależysz, prawda? A więc element przynależności, który kiedyś dotyczył tego, że należysz do pewnej społeczności lokalnej, wyznajesz jej wartości, prawda? Budujesz z nią razem wspólne bezpieczeństwo, zaspokajasz potrzeby fizjologiczne, prawda? Czy element takiej, powiedzmy, osady wiejskiej, czy jakiegoś miasteczka dawnego, dzisiaj przeniosło się do tego, że przynależysz do różnych kwestii. I teraz ten element znajomości tej twojej przynależności, którą sprzedajemy, pracując na portalach społecznościowych, bo my pracujemy, dostarczając im te informacje, powoduje, że dzięki temu ten element przynależności staje się taką przestrzenią, którą można spokojnie zarządzać. Tak? I teraz znowu za przynależność oddajemy część naszej potrzeby bezpieczeństwa, bo element dystrybucji naszych danych, tego wszystkiego, co się dzieje z naszą informacją, zaburza nasze bezpieczeństwo, że tak powiem, obniża nam poziom bezpieczeństwa. Dlaczego? No bo ktoś wie na nasz temat więcej niż ktokolwiek, niż my sami. Ale oddajesz część swojego bezpieczeństwa za prawo przynależności do portalu społecznościowego Y. Tak, 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 tak. Kupujesz telefon, na którym jest pewien system operacyjny, no to musisz podać wszystkie swoje dane i od tego momentu wszystkie dane na twój temat są rejestrowane w zamian za realizację czego? Przynależności do pewnej grupy użytkowników określonych narzędzi, które mają ci pomóc, wspierać twoje funkcjonowanie społeczne, tak? A pewien operator, producent telefonów, który został wyłączony z tego systemu operacyjnego, ma problemy, bo nie może sprzedawać swoich produktów, tak? I musi budować zupełnie nowy ekosystem. Okej. Okay? Okay. To jest na temat przynależności. Teraz pokaż, jakbyś pokazał właśnie ten element slajdu następnego z polaryzacją, prawda? Aha, okay. No,
Prawda? I teraz ten element polaryzacji. Teraz potrzeba przynależności jest świetnym narzędziem do tego, że poprzez budowanie określonych struktur informacyjnych następuje polaryzacja społeczeństwa. Mm-hmm. Jak ktoś oglądał film Don't Look Up na Netflixie, no to powiem wam, no, znakomity film, gorzka refleksja. Trochę takie ujęcie, troszkę takie w krzywym zwierciadle, ale znakomicie pokazujące, co się dzieje, prawda? Ten element polaryzacji, nie patrz w górę, nie patrz w dół, nie? Okej. Okay. No, ale w ogóle film jest fantastyczny, zachęcam też do obejrzenia. Natomiast ta polaryzacja jest o tyle istotna, że ona powoduje napięcia społeczne, tak? Bo o tym to już mówiliśmy wielokrotnie, że jakby rozwarstwianie społeczeństwa na różne sposoby, ekonomiczne, wyznaniowe, jakkolwiek inne, ale także i właśnie przynależność do grup. Ty jesteś androidowcem, a ty jesteś aplowcem, tak? No i to też powoduje właśnie rozwarstwienie. Ale też powoduje jedną rzecz, Marcinie, indywidualizację. To znaczy, że jeżeli przylepisz sobie parę nalepek, czyli marek, prawda, to ten element jest pewnego rodzaju kontynuacją markowych ciuchów, nie? Że ubierasz się w określone markowe ciuchy, w Adidasy, czy tam w Zary, czy tam jeszcze nie wiadomo w co, i należysz do pewnej grupy na podstawie tego, jakie ubrania ubierasz. To jest głównie dotyczące młodzieży, prawda? No i teraz element polega na tym, że zastępuje się, i to jest bardzo ważne, przynależność do grupy poprzez wyobrażenie o przynależności do wirtualnej grupy. Okej. Okay. Czujesz? I teraz element indywidualizacji. Dzisiaj mamy polaryzację na don't look up, prawda, albo look down, tak? A więc mamy taką bardzo silną polaryzację, która skończyła dialog społeczny, i ten dialog społeczny już nie zostanie przywrócony. Będzie raczej postępowała coraz głębsza polaryzacja w kierunku indywidualizacji, czyli każda jednostka będzie spolaryzowana ze wszystkimi innymi dookoła, pomimo tego, że jej się będzie wydawało, że przynależy. A potrzebę uznania, o której będzie za chwilę, będziemy realizowali w inny sposób. I teraz popatrz, na tym slajdzie właśnie bitcoinowym, prawda? Ten element przynależności. Przynależę do grupy bitcoinowców, wolnościowców, którzy zastąpią aktualny system finansowy za pomocą kryptowalut, prawda? I popatrz, ile energii, ile emocji, ile wszystkich innych rzeczy jest wygenerowane poprzez element polaryzowania. Ile wyzwala się w tym momencie napięcia, ile rzeczy można sprzedać, ile można zarobić poprzez polaryzację, nie? Nie budowanie wspólnego. Okej. Okay. Polaryzację. Okej, okay, okej. Okay. No tak, no to jest zdecydowanie... To, co mówię, to jest nawiązanie do filmu Social Dilemma, Dylemat Społeczny, też polecam do oglądnięcia, prawda? Bo to pokazuje, jak te mechanizmy są właśnie, te proste, o których dzisiaj mówimy, wykorzystywane do jednej rzeczy podstawowej, więcej władzy, więcej wpływów i więcej pieniędzy, prawda? Znajomość tych ukrytych potrzeb, okej? Okay? Zastanawiam się, ale to zadam ci to pytanie chyba na koniec w takim razie, bo mam pewną myśl w głowie, ale to później w takim razie. A potrzeba szacunku i uznania. No. Tutaj mamy generalnie jakby wyszczególnienie tego, że no w pewnym momencie zaczynamy już mieć te wszystkie potrzeby fizjologiczne, tyle tam bezpieczeństwa, przynależymy do jakichś grup, większych, mniejszych. Nie, w końcu w pewnym momencie musimy też być, no to ja muszę coś zrobić dla tego świata, tak? Ale to nie dlatego, że świata, żeby go uratować, tylko żeby ludzie powiedzieli, o, ty zrobiłeś, jesteś fajny. Ego. Ego. To jest element ego, czyli karmienia potrzeby własnej wartości, tak? I człowiek potrzebuje mieć poczucie własnej wartości, że ma znaczenie dla tego świata, tak? Że to, co robi, ma znaczenie dla niego, dla najbliższych, dla kogoś, dla kogokolwiek, tak? I ten element uznania jest związany z układem nagrody, układem dopaminowym, który wyzwala w tym momencie biochemię w naszym organizmie wskutek uznania, podziękowania, aplauzu. Ja to często tak mówię, no bo u facetów to jest mocniej rozwinięte niż u kobiet. No bo czemu? No bo jak facet szedł na polowanie, no to ryzykował wszystkim, tym swoim życiem przede wszystkim, polując za pomocą kawałka kija i kamienia. No jak już upolował i wracał do domu, no to czekała na niego jego partnerka, prawda? No i wow, ale jesteś dobry, dzięki tobie rodzina przetrwa, prawda? No i budował się u niego ten element układu nagrody, który powodował, że szedł i ryzykował, no bo wracał i był uznany, prawda? Czy też myśliwy w grupie społeczeństwa, tam było kilku myśliwych, prawda? No to oni byli najbardziej
obdarzeni szacunkiem i uznaniem w grupie i dostawali najlepsze kąski z tego, co przynieśli, no i inne najlepsze rzeczy, prawda? No, najlepsze samice były ich domeną oddziaływania, dzięki temu budowała się pewna struktura funkcjonowania takiej grupy, prawda? A czy to się zmieniło? No nie zmieniło się. Tak przewrotnie mówiąc, ale... Nic się nie zmieniło, bo to wszystko... Właśnie to są... Wiesz, to jest element ten, który często powtarzam i w pewnym sensie w pełni zgadzam się z Maslowem, że człowiek to takie zwierzę, które kieruje się po prostu instynktownymi potrzebami, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że one nim rządzą, tak? No właśnie. A... I często podnoszę tą kwestię, że jesteśmy tak naprawdę biologicznymi robotami, tylko że technologia, która została użyta do wytworzenia nas, jest trochę bardziej zaawansowana, niż by nam się wydawało, tak? Mhm. To wszystko. Mhm. I budujemy w tej chwili, pracujemy nad stworzeniem robotów, sztucznej inteligencji na swój obraz i podobieństwo, czyli tak jak mówi, że tak powiem, stara księga, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, tak? To, no to za chwilę roboty, czyli Sofia na przykład, sztuczna inteligencja, robot, będzie mówiła, że no, no, została stworzona na obraz i podobieństwa swoich twórców, no i tyle, prawda? Zwróć uwagę na pewien ciąg, tak? Tego wszystkiego, nie? Okej. Okay. Ciekawe, nie? Ciekawe, ciekawe. Okej? Okay? I teraz ten element uznania, no to będziemy szukali za chwilę uznania w kim? W oczach robotów. To, co kiedyś właśnie podnosiłem, co jest bardzo ważne, że dlaczego jeszcze w tym momencie ten problem człowieka istnieje, znaczy może nie tyle istnieje, tylko że tak sobie funkcjonujemy do momentu, kiedy nie pojawią się w pełni sterowalne roboty, które ze swoją mimiką, swoim zachowaniem, gestami i wszystkim ruchem ciała będą odzwierciedlały klasyczne reakcje człowieka, powodując to, że układ nagrody u tych na szczycie piramidy albo łańcucha pokarmowego będzie zaspokajany, bo nie będą rozróżniali, czy mają do czynienia z człowiekiem, czy z maszyną. Prawda? A co będzie fajne w takim robocie? No bo taki robot się nie skrzywi. Czyli nie wywoła u niego elementu negatywnego. To jest tak jak właśnie na tym drugapnie. Proszę się nie krzywić, nie kaszleć i tam paru innych rzeczy w momencie, kiedy wchodzi na scenę ten właściciel firmy Bosch, tak? Okay? No to jest właśnie ten element, którego w przypadku robotów nie będzie. One będą cały czas miłe, sympatyczne, życzliwe, uprzejme i nie skarżące się. To będzie ich przewaga nad nami w stosunku do tych, którzy pozostaną istotami biologicznymi, prawda? Okej. Okay. Trochę takie czarnowictwo, nie? Ale to raczej w tą stronę wygląda. Wiesz, to nie jest czarnowictwo, no bo to jest nawet Jetsonowie, tak? Pokazywali już ta bajka Jetsonowie, pokazywali, że po prostu roboty będą wypierały jakby pewne prace, które mogą być wykonane przez roboty w zamian za ludzi, bo po prostu właśnie te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, nie marudzą, są cały czas, mogą robić ile trzeba. Pytanie, co później się z nami będzie działo, więc to już może zostawmy na inne. Eutanazja ekologiczna. Jeszcze raz? Eutanazja ekologiczna. No, mówiliśmy o tym wcześniej, czy mówiłeś o tym wcześniej i też już wielokrotnie gdzieś na naszych spotkaniach o tym mówiliśmy, ale jakby z potrzeby uznania przechodzimy do potrzeby samorealizacji. Czyli inaczej, kiedy wszyscy nas hełpią, czy chwalą, jesteśmy tacy super, wszystko robimy, jesteśmy najlepsi, jesteśmy panami tego świata, no to przechodzimy teraz do tej potrzeby samorealizacji. No właśnie. No i cóż, no potrzeba samorealizacji jest na samym szczycie, tak? I teraz popatrz w tym momencie, ile rzeczy potrzebne jest do spełnienia do tego, żeby dojść do możliwości realizacji swojego potencjału i swojej zdolności poznawczych, tak? Ten element poszukiwania tu jest, tak jak napisałem, za doskonałością, za głębszym zrozumieniem świata, no to jest element tego miejsca, w którym można się temu oddać albo wtedy, kiedy się jest super bogatym, albo w momencie, kiedy się jest joginem, tak? I to jest taka przestrzeń, którą często podkreślam, że do tego, żeby mieć element pełnej samorealizacji, to albo trzeba mieć tyle kasy, że wszystko pozostałe nie dotyczy, albo trzeba być joginem, że to wszystko pozostałe nie ma żadnego znaczenia, okej? I dzisiaj ten element potrzeby samorealizacji jest bardzo mocno podnoszony i próbuje się tutaj wdrażać różne kwestie i sprzedaż różnego rodzaju kursów samodoskonalenia i samorealizacji jest właśnie oparty na próbie zapewniania w tym momencie, po pierwsze zbudowania pewnej
struktury, w której buduje się pewien ekosystem relacji, w którym buduje się pewien element uznania do tego, że jesteś w tej grupie, chwali się. Zwróć uwagę, jak są budowane te struktury pod tytułem dziękuję ci, że jesteś z nami, jak to fajnie, że z nami jesteś, tak? To jest element takiego przyciągania i na końcu sprzedaje się kurs pod tytułem samorealizacja, samodoskonalenie, rozwój, tak? Ci guru od takich rzeczy, no nie będę po nazwiska tutaj mówił, ale myślę, że wiecie, w Polsce jest taki jeden, na świecie jest taki drugi i paru innych. Dokładnie w ten sposób po prostu to budują, czyli na potrzebie samorealizacji budowany jest cały portfel usług, sprzedaży różnego rodzaju ofert, które mają w tym momencie łatwo, tanio, może tanio nie, ale tak łatwo i bezproblemowo doprowadzić do pełnej samorealizacji jednostki, ok? Okej, okay, ale tutaj mam pewną, nie wiem, czy wątpliwość, przemyślenie, bo no dobra, mamy te wszystkie pieniądze, jesteśmy na tej potrzebie samorealizacji i wszystkie te poniższe problemy są jakby nas nie dotyczą, tak? Jesteśmy niezwiązani z nimi. No ale to w momencie, w którym pojawi się jakaś potrzeba, a nie wiem, przynależności, zostaniemy sami na świecie, nikogo dookoła nas nie będzie, zaczynamy czuć się sami. No i zaczynamy szukać kogoś, tak? Dookoła nas, zaczynamy, nie wiem, ekspansja kosmiczna, żeby znaleźć jakiegoś przyjaciela w kosmosie. Czy inaczej mówiąc, my cały czas się poruszamy po tej piramidzie w górę i w dół, w zależności od tego, czy akurat nam czegoś nie brakuje w danej chwili. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, że bardzo niebezpiecznie jest zbyt szybko wejść na inny poziom piramidy, dlatego że spadek z niej jest bardzo bolesny. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś czuje, że ma potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania nawet zaspokojoną i zaczyna się robić samorealizacja, ale tak naprawdę iluzją było to, że mamy na przykład bezpieczeństwo finansowe i nagle nas zaczynają komornicy szukać, bo zaniedbaliśmy ten element, tak, związany właśnie z bezpieczeństwem. Więc wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, które są bardzo istotne, żeby mieć z tyłu głowy, że piramida jest tak skonstruowana, że powinniśmy zadbać cały czas o każdy poniższy fragment tej piramidy, nawet jeżeli jesteśmy na samym szczycie. No bo jeśli nie jesteś zaspokojony na niższych poziomach, no to automatycznie spadasz w dół. No tak. Prawda? I teraz to, co mówisz, to mi tak przyszło do głowy. Jak chcecie zobaczyć, jak funkcjonuje potrzeba fizjologii, jak funkcjonuje ta piramida potrzeb, od fizjologii przez bezpieczeństwo do potrzeby uznania i przynależności, to zobaczcie sobie film Cast Away z Tomem Hanksem, tak, kiedy on rozbija się i ląduje na wyspie. I zwróćcie uwagę, jak po kolei zaspokaja swoje potrzeby według piramidy. To jest też fantastyczny film, no. Tak, dokładnie. Ale chodzi o element właśnie tego, jak on funkcjonuje, prawda? I znalezienie tej piłki to był element potrzeby, no, pewnego rodzaju przynależności, potrzeby towarzystwa, budowania jakiejś grupy, tak? On sobie z piłką zbudował, prawda? Okay? Słusznie. Zwróć uwagę, jakie on dialogi ze sobą prowadzi. No, Tom Hanks w ogóle w tym filmie naprawdę wspiął się na wyżyny swoich umiejętności. Ale już pomijając jakby sam kunszt aktorski, film pokazuje dokładnie to, co wspomniałeś. I też jakby finalizując całą tą naszą dyskusję o piramidzie, to wydaje się, że my jako inwestorzy powinniśmy być nastawieni raczej na te firmy, spółki czy działalności, które są związane z tą niższą częścią tej piramidy. Jak myślisz? Wiesz co, ja bym powiedział tak. Patrząc na to, co było, masz rację. Patrząc na to, co jest, to firmy, które działają w maksymalnej ilości realizacji potrzeb. Okej. Okay. Czyli firmy, które budują ekosystemy, w których zaspokajane są zaspokajana jest maksymalna ilość tych potrzeb, tych 5 czy 8, w zależności o której modelu piramidy będziemy rozmawiali. Także świat się zmienia właśnie. Okej, okay, słusznie, słusznie. Tutaj masz jeszcze przygotowany kolejny slajd, w którym jest pokazane tak, że dla każdej potrzeby mamy jakieś odwołania w reklamie. I tutaj jest też tam Dino, no to jest dość oczywiste, tak? Fizjologiczna potrzeba jedzenia. Danio, nie Dino. Danio, przepraszam, Dino spółka mi się. Danio, tak, Danio, zgadza się. Natomiast tutaj na przykład Coca-Cola, tak? To jest fajne, to nie jest napój. To jest właśnie coś, co Przynależność.
coś Coca-Cola zmieniła w swojej reklamie, w sensie zmieniła, ona się budowała na taką markę, że to jest pewna przynależność, przyjaźń. Zobaczcie reklamy Coca-Coli, to nie jest napij się, będziesz, nie będziesz spragniony, tylko napij się i spędź święta razem, nie? Więc to jest ten fajny aspekt. No, nie wiem, czy jest fajny, dla mnie to jest manipulacja. Tak no. Samo jak i niebieski Mikołaj w wydaniu Pepsi-Coli. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że Coca-Cola ma czerwonego Mikołaja, a Pepsi-Cola ma niebieskiego. A właścicielem i Coca-Coli, i Pepsi-Coli są ci sami goście, tak? Czyli Vanguard, BlackRock, Street, Fundusz Street, okej, okay, wypadła mi druga połowa nazwy, który jest znowu zależny od BlackRocka, tak? A więc mamy tam jeszcze jednego gracza, czyli Warrena Buffetta. On akurat tutaj odgrywa w przypadku tych napojów jakąś rolę, ale generalnie pieniądze płyną do jednych i do drugich, a polaryzacja jest taka, że polaryzujesz na niebieskich i polaryzujesz na czerwonych. Opowiedz się, do której grupy należysz. Zgadza się. Okej. Okay. A co tutaj jeszcze mamy? Samorealizacja, marzenia, smartfon, no wolność i swoboda, samochód, zgadza się, no tak tutaj. Ale na końcu zwróć uwagę potrzebę transcendencji, tak? Bo często też się mówi o tym, że ostatnim poziomem jest potrzeba transcendencji, tak? Czyli takiego życia duchowego powyżej samorealizacji, tak? No i teraz zwróć uwagę, jak są reklamowane batony Banty. A faktycznie, masz rację. No. Tam nie jest sprzedawany element, tak jak w przypadku Danio, prawda? Czyli szybkiego zaspokojenia głodu, prawda? Czy też ostatnio jest inna taka reklama, gdzie tam gościu zjada smartfon, a drugi mu daje jakąś potrawkę ryżową. Zgadza tak? się, no. Okej, okay, więc to jest taki też przykład. Tylko w przypadku batonów Bounty masz element doznania duchowego. Plaża, słońce, ekscytacja, prawda? Na to akurat nie zwróciłem uwagi nigdy. To masz rację, ale na to nigdy nie zwróciłem uwagi, a że akurat poruszają bardzo, bardzo głębokie już myśli, no. Dokładnie, to samo jest w przypadku aktualnej wersji reklamy Nescafe, tak? Tam masz element doznań duchowych. A więc poglądajcie sobie reklamy po tym wszystkim, co wam powiedzieliśmy i zobaczcie, jak jesteście karmieni i manipulowani na różnych poziomach swoich potrzeb. I teraz, jeżeli chcecie być w pełni sobą tak naprawdę, no to potrzebujecie się od tego uwolnić. Tak, nie w rozumieniu tego, że uwolnicie się od potrzeb fizjologicznych, tylko potrzebujecie rozumieć, co wam kto robi i jak wami manipuluje. Że jak oglądacie wiadomości telewizyjne, nie wiadomo na jakim programie, no to też macie świetny element, popatrzcie, na których poziomach Maslowa, które wiadomości działają i co wam sprzedają. To jest świetny element porównawania dziennika programu pierwszego z faktami TVN-u, czy też z wiadomościami Polsatu. No rewelacja, fantastyczna zabawa. Ja, to prawda. Słuchajcie, jak mam czas i mogę wieczór spędzić na przełączaniu się, porównywaniu informacji, no to jest po prostu czysty smak tego, co tu jest robione na świecie, nie? No to jest prawda. Generalnie poruszanie się po piramidzie Masłowa powoduje, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje i świadomość tego, na jakim poziomie sami jesteśmy też, tak? Bo to jest bardzo ważne, żeby się wiedzieć, czego nam brakuje w życiu i na co będziemy podatni, bo to jest też ważne. Powoduje, że jesteśmy w stanie się uzbroić w jakieś narzędzia samokontroli w tym aspekcie, żeby nie ulegać za łatwo takim właśnie stymulantom. No, na przykład udział w budowaniu bańki jakiejś na jakimś aktywie, tak? No i tutaj czas na to, żebyśmy też, jako że to jest program dla inwestorów, tak. No to dzisiaj trochę będzie jeszcze na temat szans inwestycyjnych, prawda, więc akcje i ETF-y. No i tutaj przygotowałem wam bardzo ważną kwestię, bo też będziemy podrzucali takie właśnie różne rzeczy, które się dzieją, będą działy. No i tak, no wygląda na to, że ktoś otrzeźwiał, może nie tyle otrzeźwiał, co doszedł do wniosku, że już może mówić o tym, no że te wiatraki i te solary to tak nie wyprodukują tej energii tyle, ile jest potrzebne. I obserwuję w tym momencie strumień artykułów od miesiąca, który odbywa się na Financial Times, także na innych rzeczach, akurat tu jest Financial Times przytaczam, prawda? Zwróćcie uwagę na następujące kwestie. Tu brakuje jednego artykułu, którego zapomniałem wrzucić jeszcze, że mamy najniższe inwestycje w wydobycie ropy i gazu od 75 lat. To mówiliśmy też przy okazji ostatnich odcinków w 2021 roku na temat ropy i prognoz dla rynku ropy. Tak.
Tak. Ale chodzi o to, że nie gadaliśmy o tym, jak, do jakiego poziomu spadły te inwestycje, bo banki przestały finansować inwestycje w ropę i gaz, tak? I węgiel. Więc mamy element polegający na tym, że ceny surowców podstawowych będą rosły, no bo ich podaż będzie niewystarczająca, a z drugiej strony solary i wiatraki nie wystarczą, obojętnie ile byśmy ich wybudowali. No i teraz kolejny element, no to emisja dwutlenku węgla, czyli cena tych certyfikatów na emisję dwutlenku węgla, która urosła, zwróćcie uwagę, trzykrotnie. Trzykrotnie urosła w minionym roku. No. Wyobrażacie to sobie? Czyli produkcja energii z paliw kopalnych jest obciążona kosztem zakupu emisji, praw do emisji dwutlenku węgla, które wskutek spekulacji, bo one zostały poddane spekulacji, prawda? Wzrosła trzykrotnie. Nieprawdopodobne, nie? Ale ważne No jest i teraz. też to, że Niemcy zapowiadali, że nie chcą dopuścić do tego, żeby u nas ta prawa do emisji CO2 spadły chyba poniżej 70 euro za tonę. Więc to jest w ogóle ciekawa walka, która się teraz dzieje w samej Europie, że Niemcy jakby cały czas oni chcą eko, oni chcą być eko i tam prą w te wiatraki, solary, gaz z Rosji w ogóle. No i właśnie pchają jakby te prawa do emisji CO2, chcą, żeby utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie, żeby wszystkie inne państwa też korzystały z tej właśnie OZE i innych, no i gazu z Rosji później, nie? No, krótko mówiąc, korzystały z technologii niemieckiej, tak? No bo to oni Dokładnie. mają te technologie, prawda? Proste, nie? I tak jak to jest dość ciekawe, posłuchajcie, bo to na początku w 2020, jeszcze w 2019 i także w 2021 mówiłem o tym, że Niemcy dążą do tego, żeby stać się jednym wielkim hubem, taką Arabią Saudyjską Europy. No i wygląda na to, że w tej chwili także wiele innych osób to dostrzegło i zaczynają na ten temat mówić, na temat niebezpieczeństwa polegającego na tym, że Niemcy będą hubem, który dzisiaj będzie tłoczył gaz, a za chwilę będzie tłoczył wodór produkowany przez Rosjan, a więc Nord Streamem będzie tłoczony wodór zamiast gazu. I to jest taka przyszła wizja tego rynku energetycznego, w którym Niemcy, dążąc do stworzenia państwa federacyjnego w Europie, będą w stanie wymuszać w tym momencie pewną określoną politykę, która będzie dobra dla niemieckich korporacji, tak? Bo to jest bardzo ważne przecież, no, jeżeli będzie jedno wielkie państwo europejskie, a będzie, z prawdopodobieństwem 80-90%, ono się pojawi w ciągu najbliższych paru lat, no to przecież nie będzie tak, że jakieś tam województwo europejskie zwane Polską będzie prowadziło swoją politykę energetyczną. Będzie jedna polityka energetyczna, nie? Oparta na niemieckiej technologii. No i to tak na marginesie tego wszystkiego, co się dzieje, no ale wygląda na to, że dołączy jeszcze do tego technologia francuska, A to bo nowe. Bruksela zaczęła proponować teraz, że energia także jądrowa będzie zieloną energią i energia z gazu ziemnego też będzie zielona. To jest bardzo ciekawa zmiana i te elementy powodują, że trzeba się przyglądać rynkowi, co tu się dzieje. Szczególnie z perspektywy bardzo ważnej, że jak dane pokazują, cena za jedną jednostkę metryczną gazu ziemnego wzrosła ze 120 do 760 zł. 6 razy. Tak, 6 razy, ale na szczęście już trochę spadło. Niemniej No to jednak. dobra, no ale niech spadnie o połowę, to byś miał 3 razy, nie? Tak. No jest ogromna zmiana. Zresztą jest bardzo duża dysproporcja między tym, jak wyglądają ceny energii, czy jak wyglądają ceny gazu w Europie, a jak wyglądają na świecie, w sensie w Stanach Zjednoczonych. To jest ogromna różnica. Okej, ale tutaj No ważny i teraz element. przechodząc do tego na podsumowanie naszej rozmowy, no to macie ETF-a, Global Uranium ETFX, taki najbardziej rozbudowany ETF, zajmujący się inwestycjami właśnie w obszar związany z wydobyciem, przetwarzaniem, a także produkcją energii w oparciu o uran. No to zwróćcie uwagę, tutaj on doszedł do takiego poziomu na dole i tam się odbija od tego poziomu, prawda? Zgadza się, No 22. i wygląda tak, jakby uzyskał jakieś takie dość twarde dno. Tutaj mamy lukę wzrostową i teraz jeśli Europa zatwierdzi element zielonej energii w postaci energetyki jądrowej, no to pójdzie, w tym momencie pójdą inwestycje. Pójdą inwestycje zarówno w duże jednostki o mocy 1600 MWh, jak i pójdzie element inwestycji w małe reaktory jądrowe SMR-y tak zwane. No i właśnie oczywiście co? No zapotrzebowanie na uran. Zgadza się. Na uran, na wszystkie te elementy, które są związane z uranem. No i też pamiętajmy, że Chiny zdeklarowały, że chcą wybudować 150 reaktorów jądrowych w ciągu 15 lat, co też jest ważnym elementem. A w No. przypadku Unii Europejskiej jest istotne to, że jeżeli Unia faktycznie uzna uran jako zielone paliwo, to będą możliwe inwestycje.
w te rzeczy właśnie w fundusze europejskie, więc to jest bardzo ważne, bo to będzie bardzo duże dofinansowanie. Tutaj macie ten Global X Uranium ETF i też jego rozkład, tak? Czyli co składa się na tego ETF-a. Największy udział ma Cameco ze spółek, 22, ponad 22%, prawie 23%, więc to też warto zwrócić uwagę. Też korekta, która ostatnio miała miejsce z tych 31 dolarów do 22,5 dolara ma około 30%. I dotychczas korekty w tym trendzie wzrostowym, które trwają na tym ETF-ie, też miały około 30%. Ta, która miała miejsce we wrześniu 2020, w czerwcu 2021, no i właśnie teraz. Więc ten ETF wygląda bardzo ciekawie. Zresztą ja o nim mówiłem wielokrotnie, bo też w Squaberze znajdziecie takie trzy bardzo rozbudowane nagrania na temat uranu, które w Squaberze, czy też na YouTube Squabera, więc tam serdecznie zachęcamy, bo tych materiałów warto posłuchać, bo to jest potencjalnie gospodarka, która się będzie mocno rozwijała. A ja odwołuję się tam do moich bizteków, które możecie znaleźć, też były tam programy na temat energetyki wiatrowej, słonecznej, jak i energetyki uranowej. Też tam wskazywałem taki fundusz, który zajmuje się fizycznym wydobywaniem i składowaniem uranu pod kątem przyszłej spekulacji. Oni mają horyzont dłuższy inwestycyjny. Mówisz o Te szprocie, tak? elementy wzrostów, które były właśnie w okresie początków 2000 To już trochę. 20 roku, no to były związane z tym, że oni po prostu skupowali uran na rynku i on sobie pojechał po prostu bardzo mocno w górę, tak? Więc pokazujemy wam w tym momencie miejsce, gdzie należy szukać pewnych szans inwestycyjnych, okej? Oczywiście wiadomo, że nic nie jest pewne i proszę nie traktować tych żadnych informacji, które mi przekazujemy, jako pewne, bo w tym momencie widać, że do energetyki termojądrowej to jeszcze nam chwila. I według pomysłów to energetyka termojądrowa, te, które są na MIT zrobione, które tam też, o których opowiadałem w swoich programach, no to energetyka termojądrowa rozwinie się w okolicach 2030 roku i do roku 2050 udział energetyki termojądrowej w globalnym portfelu energetycznym będzie wynosił około 20%, a resztę czymś trzeba zaspokoić. Tam macie w tych moich programach bardzo dużo statystyk dotyczących inwestowania, ile się tak naprawdę inwestuje, w jakie kategorie nośników energii, jak się inwestuje właśnie w solar, jak się inwestuje w farmy wiatrowe, jak się inwestuje w energetykę jądrową. I to pozwala zbudować pewien pogląd w kontekście, w co i jak inwestować. Teraz jak popatrzycie na tą URE, no to możecie inwestować zarówno w ETF, jak i możecie inwestować w te spółki, które są w tym ETF-ie, wybierając te, które są najlepsze i nie korzystać z rozkładu, że tak powiem, proporcjonalnego, tylko z konkretnej spółki można po prostu na nią się tam zasadzać, jakby to powiedzieć, prawda? Zgadza Budując się. pewną strategię inwestycyjną. Okay? Także takie smaczki będziemy wam pokazywali, będziemy podążać. Pewnie energetyka, inflacja, elementy metaversu, rynku finansowego, no to będą główne programy, na których będziemy koncentrowali naszą uwagę, jako tych, które będą podlegały ogromnej zmienności w roku 2022. No i Chinach pewnie też, Tak, nie? Jacku, a powiedz mi jeszcze na koniec o złocie, bo tam wczoraj sobie coś pisaliśmy o Bazylei III, że ona została przesunięta, jeżeli chodzi o jej wdrożenie. Jaki może mieć to wpływ na rynek złota, twoim zdaniem? Myślałeś o tym już, czy jeszcze nie? Wiesz co, myślałem po tej naszej rozmowie, więc no cóż, no wystarczy popatrzeć na pewne portfolio, tak, zakupów złota. I element tego, kto kupuje to złoto, decyduje o jego cenie. Ponad 50% złota jest kupowane w celu przetwarzania go na Jubilerskie. wyroby jubilerskie, tak? I teraz element kupowania wyrobów jubilerskich ciągnie cenę złota na rynkach lub nie. Elementy zakupów dokonywanych przez banki, dokonywanych przez czy banki centralne, czy też w ramach Bazylei III, dopuszczanie złota do kupowania przez zwykłe banki komercyjne jako zabezpieczenia, może spowodować to, że ta cena spekulacyjnie wzrośnie, a potem jak zakupy by spadły, stanieje. W związku z czym ja w tym momencie interpretuję tak, że nie ma w tej chwili na tyle złota, żeby go można było na tyle kupić, żeby można było równo obdarzyć wszystkich, aby zachować pewne parytety w strukturze systemu finansowego na świecie. I stąd myślisz, że jest przesunięcie, tak? Tak, myślę, że to może być główna przyczyna, no bo jeżeli by poszło w tym momencie, no to musicie i zacznie się walka o złoto, no to spekulacji nie pojedzie w górę, a potem spekulacji nie spadnie w dół, tak? Bo
Zwróćcie uwagę, że pomimo ogromnej inflacji, która wokół nas się dzieje, no to ta cena złota jest w Tak, miarę taka stabilna jest. stabilna, prawda? I nie odzwierciedla wskaźników inflacji. Ludzie w mniejszym stopniu, szczególnie Chiny i Indie, kupują biżuterię, no bo też im wietrzeją pieniądze z portfela, a wskutek no, tego wszystkiego, co się dzieje, więc popatrzcie na piramidę potrzeb i wiecie dlaczego, no bo trzeba kupić jedzenie, odzież, zabezpieczyć sobie mieszkanie, a pytanie jest takie, w którym miejscu jest złoto, nie? Bezpieczeństwo, czyli piętro wyżej, nie? No, to najwcześniej bezpieczeństwo, jak nawet nie najwcześniej, wyżej. nie? No, jak nawet nie wyżej. Okej, dzięki Jacku. I tutaj mam taką, tu mam taką prośbę, taki ostatni slajdzik, prawda? Tak. Słuchajcie, będę ruszał w tym roku takim programem, do którego szukam trzech osób o bardzo małym doświadczeniu inwestycyjnym. Kurczę, to się nie nazywam wpisuje. go One Click Investor. Okej. Okay. I teraz chciałem coś ciekawego zrobić dla was i szukam trzech osób, które mogą się do mnie zgłaszać. Oczywiście może się zgłaszać więcej, ale wyłonię sobie trzy osoby o najmniejszym doświadczeniu inwestycyjnym. Dlaczego? No dlatego, że mają najmniej głupich nawyków, więc potrzebuję osoby, które nie mają żadnych nawyków do tego, żeby coś tam ciekawego zrobić, ale to w tym momencie już indywidualnie z osobami, więc jak ktoś z was dojdzie do wniosku, że nic nie umie, no to właśnie to jest ktoś taki, kogo ja szukam. Tak? Tylko wiesz, I jak to jest. Ten, który wie najwięcej, to stwierdza, że nic nie wie. Więc tutaj byś musiał po prostu o najmniejszym doświadczeniu szukać. Tak, o najmniejszym doświadczeniu, tak. Tak, tak, tak. Tak. Okej, czyli na jest Facebooku. Taka tuba reklamowa troszkę i już, no nie? A Dobra. Więcej na ten temat byłoby za wcześnie. Zapraszam do kontaktu z Jackiem i też przez Messengera na Facebooku, a zapraszam również oczywiście do subskrypcji kanału CMC Markets, śledzenia materiałów, które się pojawiają na YouTubie CMC, no i też oczywiście lajkowania tego materiału, jeżeli Wam się podoba, czyli dam łapkę w górę, żeby też się nosiło to w internecie, żeby więcej ludzi docierało do tych materiałów, no i dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Może nie będę Was pytał, na którym etapie piramidy Maslowa się czujecie, że się znajdujecie, bo to może byłoby zbyt, nazwijmy to, intymne, ale zastanówcie się właśnie, gdzie tak jesteście, bo to jest ważne w kontekście podejmowanych przez Was decyzji. Dając łapkę w górę i dystrybuując do innych, to w tym momencie budujecie sobie pewien element uznania i szacunku, że takie mądre materiały możecie dalej przekazywać, okej? Okay? Więc zadziałalibyście na przedostatnim poziomie, prawda? Okej? Okay? To była Zgadza manipulacja, się. Żeby było jasne. Ale fajnie wyszła, nie? Ale fajnie wyszło. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, słyszymy się znowu za tydzień. Cześć. Wszystkiego dobrego.